Pokonaliśmy Włochów i jesteśmy o krok od awansu. Polska młodzieżowa reprezentacja zaskakuje. Robert Lewandowski popisuje się umiejętnościami przed chińskimi dziećmi. Witam Was, ja jestem Mateusz, a dziś powiemy jeszcze na temat Neymara, który przyznał się właścicielowi PSG, że chce odejść. Mats Hummels powraca do Borussii Dortmund. Romelu Lukaku dogadany z Interem Mediolan. Oficjalnie poznaliśmy nowego trenera AC Milanu. Tylko wczoraj dołączyło do nas ponad 530 nowych widzów. Witam każdego z Was w naszej już ponad 124-tysięcznej rodzinie. Jest mi naprawdę bardzo miło, że tak licznie subskrybujecie nasz kanał. Brakuje już tylko 400 nowych widzów, abyśmy w kolejnym filmie losowali tą właśnie piłkę. Wszystko macie w swoich rękach. Dziś nie robimy żadnych progów. Jaką aktywność zostawicie pod tym filmem, taka będzie. Ale oczywiście liczę na jak największą. Zapraszam do oglądania. Hiszpański Mundo Deportivo podaje najnowsze informacje dotyczące odejścia Neymara z PSG. Podobno w jednej z rozmów z właścicielem klubu Nasserem El Khalifim, Brazylijczyk miał powiedzieć, że chce odejść. Oczywiście chodzi o FC Barcelonę. Miał jeszcze dodać, że to jest jego dom i wielki błąd, jaki popełnił, to to, że odszedł z katalońskiego klubu. Podobno zaczął już szukać domu w Barcelonie. Kontaktował się z właścicielem rezydencji, w której mieszkał, będąc jeszcze piłkarzem Barcelony. Ten miał jednak odmówić jej sprzedaży i poinformował o tym lokalną telewizję, która nagłośniła całą sprawę. Osoby związane z Barceloną, nie tylko piłkarze, ale także lekarze i członkowie sztabu szkoleniowego, mieli z nim rozmawiać i namawiać go do powrotu do rodzinnego domu. Jednak głównym problemem są oczywiście pieniądze. Tu już nawet nie chodzi o finansowy fair play, a o zadowolenie władz PSG, które straciły cierpliwość do Brazylijczyka. Po wielu jego kaprysach właściciel miał powiedzieć w bardzo ostrych słowach, że ma dość jego zachowania, że jest tylko pracownikiem klubu i ma ważną umowę. Jednak PSG zgodziłoby się na transfer, gdyby za Neymara do Paryża przyjechali tacy piłkarze jak Samuel Umtiti, Ivan Rakitic, Ousmane Dembele, a do tego Barcelona dopłaciła jeszcze 30 milionów euro. Jestem przekonany, że Bartomeu nie zgodzi się na taki ruch. Co prawda Umtiti jest tylko rezerwowym, Dembele sprawia sporo problemów, ale ma wielki potencjał i tylko Ivan Rakitic byłby piłkarzem z podstawowego składu. Sam ojciec Neymara miał również rozmawiać z właścicielami, aby zrobili co tylko mogli, aby sprowadzić jego syna. Nawet kosztem jego tygodniówki. Zachęcam Was do spróbowania swoich sił w grze Football Team. Jest to polski przeglądarkowy menadżer piłkarski, w którym rozwijasz swojego zawodnika. Jeśli zarejestrujesz się z linku poniżej, dostaniesz 200 energii na sam start, dzięki czemu szybciej rozwiniesz swojego piłkarza. Zachęcam do rejestracji. Naprawdę wielka polska reprezentacja U21. Pokonali gospodarzy, czyli Włochów, Mistrzostw Europy do 21 lat i obecnie zajmują pierwsze miejsce w grupie. I tak dokładnie, nikt z Was się nie przesłyszał, to szczera, najprawdziwsza prawda. Reprezentacja Polski złamała popularny schemat. Pierwszy mecz, mecz o wszystko, a na końcu mecz o honor. Do rozegrania pozostało jeszcze spotkanie z Hiszpanią. Jak na razie pokonaliśmy Belgów, pokonaliśmy Włochów i jeżeli choć tylko zaremisujemy z Hiszpanami, to mamy zapewniony awans. Przejdźmy jednak do wczorajszego spotkania. Już w pierwszej połowie Włosi mieli, tak szybko licząc, około 6 okazji, aby zdobyć gola. Ale ani jednej nie wykorzystali i bardzo dobrze. Czwarta minuta, a Federico Chiesa ograł Polaków, uderzył, ale jednak niecelnie. Od samego początku to gospodarze dominowali i widać było, że chcą szybko zakończyć to spotkanie. Jednak świetnym taktykiem okazał się Czesław Michniewicz, selekcjoner młodzieżowej reprezentacji. Dokonał jednej, ale bardzo ważnej zmiany w stosunku do zwycięskiego meczu z Belgią. Miejsce w składzie stracił skrzydłowy Konrad Michalak na rzecz dodatkowego obrońcy Pawła Bochniewicza. Spodziewał się wielkiego naporu Włochów i oczywiście się nie mylił. Do linii pomocy został przesunięty Krystian Bielik, którego zadaniem było wspieranie linii defensywnej. Stał się on bohaterem tego spotkania i strzelcem jedynego gola w tym meczu. W 40 minucie Polacy wykonywali rzut wolny. Do jego wykonania podszedł Dawid Kownacki. Uderzył mocno, ale piłka trafiła w mur. Odbiła się szczęśliwie i trafiła pod nogi Bielika, który nie wiem jak to zrobił, ale z takiej pozycji umieścił piłkę w siatce. Może i miał dużo szczęścia, ale w życiu trzeba je mieć. Szczęście nie opuściło też nas kilka chwil później. Długo nie cieszyliśmy się z prowadzenia, bo rywale wyrównali. Ale na szczęście dla nas na samym początku ich akcji sędzia dopatrzył się spalonego. Zgodnie z duchem gry akcja była kontynuowana, ale po jej zakończeniu sędzia przeanalizował powtórkę wideo, która potwierdziła złamanie linii spalonego przez włoskiego gracza.
Wynikiem dla nas korzystnym zakończyła się pierwsza połowa spotkania. Widać było, że Włosi są bardzo rozdrażnieni i źli na taki obrót spraw. Od początku drugiej połowy zobaczyliśmy jeszcze większy napór Włochów na bramkę Kamila Grabary. Dobrze się broniliśmy, ale co jakiś czas udawało się Włochom przetrzeć przez naszą linię defensywną. Całe szczęście każda ich akcja była niewykorzystana. Kilka razy fenomenalnie ratował nas Kamil Grabara, który w tym meczu zanotował jedną z najwyższych ocen, otrzymał 9. Polacy też co kilka minut byli pod bramką Włochów, ale zmęczenie dawało o sobie znać. Brakowało wykończenia i precyzji. Z kolei nasi rywale musieli się odsłonić, aby mieć szansę na wyrównanie. W drugiej połowie na placu gry pojawiła się młoda gwiazda AS Romy, o którą biją się największe włoskie marki, Juventus czy Inter. Nicola Zaniolo również nie odmienił losów tego spotkania i ostatecznie nasi chłopcy okazali się lepsi. Z tym piłkarzem związana jest jeszcze jedna bardzo nieprzyjemna sytuacja. Brutalnie potraktował Szymańskiego. Zobaczcie sami. Najgorsze jest to, że za takie chamskie, brutalne i po prostu głupie zagranie zobaczył tylko żółty kartonik. Jedyna słuszna decyzja to czerwień i odesłanie do szatni. Nie można tolerować takich zagrań. Miejmy nadzieję, że w ostatnim meczu z Hiszpanią również pokażą wielkie serce do gry i sprawią nam wiele radości. Panowie, trzymamy za Was kciuki. Odpowiedzią na zagadkę z poprzedniego filmu jest oczywiście argentyński klub River Plate. Oto kilka osób, które udzieliło poprawnej odpowiedzi. Bardzo się zdziwiłem, bo już tylko po dwóch, no maksymalnie trzech minutach od publikacji filmu ktoś napisał poprawną odpowiedź. Myślałem, że sobie z tym nie poradzicie, ale się myliłem. Dlatego dziś mam dla Was do zgadnięcia kolejny klub. Teraz już Wam nie dam żadnej podpowiedzi. Musicie sobie poradzić sami. No ciekawie, czy i tym razem Wam się uda. Życzę powodzenia, ale mam wielką nadzieję, że zajmie Wam to więcej czasu. Oficjalnie Mats Hummels powraca do Borussii Dortmund. Kwota transferu wyniesie 31,5 miliona euro, ale oprócz tego Bayern zapewnił sobie bonusy w wysokości 6-7 milionów euro. Choć o tym transferze głośno nie było, to oba kluby kontaktowały się już z sobą od kilku tygodni. Agent Hummelsa, a zarazem jego ojciec, widywany był w siedzibie Borussii Dortmund, ale wtedy nikt nie zwrócił na to uwagi, gdyż ma on tam swoich znajomych, których często odwiedza. Mats spędził w Bayernie 3 lata i przez ten okres był filarem obrony Bawarczyków. Smaczkiem, który dużo dodaje do tej transakcji, jest to, że jest on wychowankiem Bayernu. Jednak prawie całość seniorskiej kariery spędził z herbem Borussii Dortmund na piersi. Ma obecnie 33 lata i zwiąże się z BVB kontraktem na okres 3 lat, na mocy którego zarobi za sezon grę około 10 milionów euro. Włoskie media informują, że Romelu Lukaku ustalił już warunki swojej umowy z Interem Mediolan. Kwota ta miała wzrosnąć o 10 tysięcy funtów w stosunku z poprzednimi informacjami. Za tydzień gry zarobi 180 tysięcy funtów. Zainteresowanie Belgiem wykazuje też Juventus. Takie połączenie Cristiano Ronaldo i czołg Lukaku w środku ofensywy to byłoby coś. Jednak wracamy do realiów. Kluby dalej nie doszły do porozumienia. Inter oferuje 60 milionów funtów, ale to na pewno nie zadowoli United. Czerwone Diabły oczekują 100 milionów euro, ale jak podają włoskie media, Inter więcej niż 75 milionów nie zaoferuje. Wydaje się, że Romelu nie sprawdził się w United. Dla Manchesteru zagrał w 96 spotkaniach, zdobył 42 gole, a 13 razy asystował. Oficjalnie poznaliśmy nowego trenera AC Milanu. Jest nim Marco Giampaolo. Wiadomo, że ma już doświadczenie w lidze włoskiej, szczególnie ze względu na to, że do końca tego sezonu był szkoleniowcem Sampdori Genua. Nowy sezon dla Milanu rozpocznie się 9 lipca. Już wtedy będzie miał okazję poprowadzić pierwszy trening, poznać się bliżej z zawodnikami i rozmyślać nad taktyką. Podpisał kontrakt jednak tylko na 2 lata, ale istnieje opcja przedłużenia go o kolejne 12 miesięcy. Co więcej, Giampaolo ma być zwolennikiem polskiego piłkarza, którego prowadził w Sampdori Genua. Dokładnie chodzi o Karola Linettego. Media przypuszczają, że może być to już pierwszy transfer Milanu w tym okienku transferowym. Jednak czy zmiana trenera cokolwiek zmieni w AC Milanie? Czy Giampaolo pozwoli AC Milanowi wrócić do grona najlepszych na świecie? Czas pokaże. A teraz zagadka. Patryk napisał. Co mówi Jan, kiedy widzi puszkę energetyka? O, Black! Dzięki za suchara, a Wy jeżeli znacie jakieś suchary najlepiej wymyślone przez samego siebie,
wysyłajcie mi je na Instagrama LandryIty, link macie w opisie tego filmu, a być może to właśnie wy znajdziecie się w kolejnym materiale. Robert Lewandowski w tym roku miał wyjątkowo krótkie wakacje. Zazwyczaj każdy piłkarz stara się wykorzystać maksymalnie czas wolny, jaki ma tylko dla siebie. W sezonie mają go naprawdę mało, ciągłe spotkania, treningi czy odpowiednia dieta i tym podobne. Już na początku lipca startuje okres przygotowawczy i każdy trener będzie zwracał uwagę na to, w jakiej formie powrócą piłkarze. W tym roku Lewy po chwili pobytu w Grecji udał się do Chin. Tak, dokładnie do Chin. Ale uwaga, bo nie z klubem, a samemu. Poleciał tam, aby promować własną markę. Robert Lewandowski to już postać rozpoznawalna na całym świecie, więc nie powinno to dziwić, że na swojej popularności stara się jak najwięcej osiągnąć. Na jeden z boisk popisywał się przed chińskimi dziećmi swoimi umiejętnościami. Na głowie współpracownika umieścił butelkę, po czym, no właśnie, zobaczcie sami. Dzieci były zachwycone, ale myślę, że każdemu opadła szczęka z wrażenia po obejrzeniu tego filmu. Świadczy to o jego cudownych umiejętnościach, jakimi dysponuje polski napastnik. To co, w tym roku Bayern i Robert Lewandowski zgarniają Champions League? Trzymamy kciuki za Roberta, aby trafiał jak najwięcej. Na dziś to już koniec, wielkie dzięki za oglądanie tego filmu. Zachęcam do jego ocenienia oraz zasubskrybowania tego kanału. Do usłyszenia.